Salon Polityczny. Renata Wicman, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie. Dzień dobry, witamy pana. Dzień dobry. Nie będziemy popierali wszystkiego, co robi Polska Partia Polityczna na Litwie, oświadczył wczoraj Bogdan Borusewicz, marszałek polskiego Senatu. Co pan na to? No, pan marszałek Bogdan Borusewicz oświadczył i jeszcze inne rzeczy. Myślę, rzeczy dla Litwy szczególnie ważne, to od czego zależy dobrosąsiedztwo Polski i Litwy. I jakie są w rzeczywistości przyczyny, albo kto stoi za złymi przyczynami nierealizacji praw człowieka mniejszości narodowych tutaj na Litwie. Ale też powiedział, że ta wstążka świętego Jerzego, ale powiedział i tamte dwie rzeczy. Tomaszewskiego bardzo mu się nie podobała. Dodał, że rozumie tę grę o wyborców, ale to było przekroczenie pewnej granicy. Zgadza się pan z tą opinią, że to było przekroczenie pewnej granicy? Nie, oczywiście nie zgadzam się i myślę, że pan Borusewicz ocenił tę sytuację ze swego punktu widzenia i z możliwości oceniania sytuacji z zagranicy. Nie powiedział tego prywatnie, powiedział tego jako marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Powiedział też, że to nie było zgodne z linią polityczną Polski. No, to jeszcze raz podkreślę, że my, Polacy tu mieszkający na Litwie i nasz lider, pan Waldemar Tomaszewski, prowadzimy samodzielną politykę, i której celem jest dobre interesy mieszkańców Litwy i obywateli Litwy. Jeżeli ta samodzielna polityka nie idzie w parze z polityką Polski, to czy to jest dobrze? Ja myślę, że polityka nie idzie w parze, ponieważ interesy, racja stanu Polski powinny byłyby być i chyba na pewno są takie, żeby były respektowane prawa mniejszości narodowej i w tym Polaków tutaj na Litwie, w sąsiednim kraju. I wszystkie czynności, które państwo polskie czyni, a czyni naprawdę wiele i w stosunku pomocy materialnej, pomocy merytorycznej, pomocy podtrzymywania, są ku temu skierowane. Inną rzeczą jest, że możliwe moim osobistym zdaniem ocena niewystarczająco szeroka sytuacji, w której my się znajdujemy, nie pozwala bardziej efektywniej obronić nasze prawa. Zresztą wczoraj pan marszałek Senatu o tym powiedział, że błędna pozycja w stosunku do Landsbergisa, błędna ocena jego działań doprowadziła do tego, że niektóre rzeczy nie są jeszcze respektowane. A na dzień dzisiejszy przecież jasne jest stwierdzone, co zagraża bezpieczeństwu państwa litewskiego. Między innymi i to, że do tych strategicznych partnerów, jaka jest Polska, która będzie bronić i broni, już my mamy w powietrzu nie po raz pierwszy broniące tereny Litwy śmigłowce, samoloty. No więc zwrócenie się kierunku do Skandynawii chyba nie jest całkowicie właściwą drogą. Czego pan, jakie są oczekiwania pana i AWPL-u ze strony Polski, jak bardziej może pomóc w obronie praw mniejszości Polski na Litwie? No myślę, że strona polska bardziej aktywniej albo powiedzmy bardziej szerzej mogłaby omawiać z politykami różnej rangi, nie tylko z politykami tutaj na Litwie, że Polacy mieszkający na Litwie nie stanowią zagrożenia państwu polskiemu, państwu litewskiemu. Przepraszam, oczywiście, państwu litewskiemu. No tak, ale taka wstążeczka świętego Jerzego, czy to nie zakłóca później, nie przeszkadza w przekonywaniu, że Polacy na Litwie nie stanowią zagrożenia dla państwa? No dużo co może zakłócać. Może jednym podobać się wstążeczka, innym nie podoba się flaga, trzecim nie podoba się jakiś symbol wyrażający tożsamość narodową. Mm. Teraz omawialiśmy właśnie poprawki. Czyli działania AWPL mogą przeszkodzić Polsce w ich działaniu, żeby to, co pan mówił, że przekonywać. Nie, absolutnie nie. Jeżeli ocena strony polskiej będzie szeroka, uwzględniając sytuacje, w których my znajdujemy się. Uważa pan, że nie jest szeroka, że źle oceniają sytuację? Jeżeli symbol, który jest wyrażony jako symbol zwycięstwa, wyrażony w dniu zwycięstwa, między innymi zwycięstwa, w którym brali udział wielu obywateli, nasi dziadkowie i tak dalej, więc to oceniany tak, więc widocznie patrzy się blisko wzrocznie. Tym symbolem też byli nagradzani ci, którzy mordowali w Katyniu polskich oficerów. Tam też była wstążeczka świętego Jerzego. Należy patrzeć troszeczkę szerzej. To właśnie jest, szerzej. A to
to nie jest szersze spojrzenie. A szerzej jest, nie trzeba byłoby to porównywać, powiedzmy, w wydarzeniach Ukrainy i iść jednym krokiem z tymi, którzy możliwie czynią błędny kierunek chodzenia. A WPL apeluje o nieuprawianie taniego politykierstwa. Co to jest te tanie politykierstwo? Tanie politykierstwo to jest populizm, to jest staranie się być na popularnym widoku, a nie załatwianie spraw, nie pracowanie. Więc w tym wypadku WPL cicho i spokojnie pracuje na różnych szczeblach władzy, nie wydając z tego jakieś populistyczne czy powiedzmy pokazowe akcje, czy pokazowe prace. Ale właśnie dlaczego właśnie wczoraj WPL zaapelował w swoim oświadczeniu nie uprawianie tego taniego, w związku z czym do nawiązania czego było to oświadczenie? No wiele jest oświadczeń do aktualności czasu, że jeszcze raz podkreślenie, że my nie idziemy za jakimś tanim populizmem, a nasza praca jest skierowana na dobro interesów mieszkańców Litwy. Politolodzy uważają, że teraz jest zły czas na przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych. A jak uważa pan? A można byłoby zapytać, kiedy był czas dobry? A teraz jest dobry czas czy zły? Zawsze jest czas dobry, jeżeli chce się i aspektuje się prawa człowieka. Jeżeli my zajmujemy taką pozycję, to żadne przeszkody nie powinny być właśnie politykierstwa, że dziś są wybory, jutro pani prezydent będzie coś tam naznaczyć, jeszcze kiedy jeszcze będzie, zawsze będzie czas niedogodny, jeżeli tego się nie chce. A jeżeli się chce rzeczywiście pokazać światu nie słowami, a czynami, że prawa obywateli na Litwie są jednakowo respektowane dla wszystkich, niezależnie od jakiej narodowości są, więc to powinno być pokazane konkretnymi czynami. Czyli teraz jest dobry czas, pana zdaniem? Zawsze czas jest dobry. Czy jakie kolejne, czy są kolejne zmiany w projekcie ustawy o mniejszościach narodowych? No tak, te zmiany są ciągle, powiedzmy, i w tę środę Komitet Praw Człowieka, to podstawowy komitet, który wydaje wnioski odnośnie różnych poprawek, którym przewodniczy nasz delegowany pan Leonard Talmon, który tak umiejętnie przewodniczy tym komitetem, że zostały zaakceptowane nam jedne z podstawowych poprawek. Czy na pewno języki mniejszości narodowych będą używane równie z językiem państwowym? No, w obecnej wersji ustawy to jest. W obecnej wersji ustawy to jest. W czwartym artykule, pierwszy i drugi punkt, właśnie naszą poprawką jest zwrócona wersja, że obok języka litewskiego może być używany język i mniejszości narodowych. I język, i może być także piśmiennictwo używane. Czy język polski mógłby być drugim językiem urzędowym na Wileńszczyźnie? Co znaczy drugi, trzeci, czwarty? My mówimy o pierwszej rzeczy, że powinno być istnieć prawo, kiedy można być posługiwać się tym językiem obok języka litewskiego. Natomiast nie oszukujmy się, powinny być jeszcze do realizacji tego nie tylko ustawa przyjęta, ale i różne poustawowe akta, które będą bardziej konkretnie respektować. Z tym, że powróćmy do tej redakcji ustawy, dlaczego ona powstała jakby na bazie odnowienia wcześniej istniejącej. Dlatego, że dotychczas rząd nie przedstawia Sejmowi projekt ustawy tak zwanej nowej, która szykowała jedna, druga, trzecia grupa, który był zaaspektowany przez wiceministra kultury, który przewodniczył tą grupą i w której jest jasno powiedziane bardziej konkretnie, jakie proporcje, jakie procenty dla mieszkańców mogliby być uwzględniane dla używania innego języka. Rząd na razie przeciąga tę sprawę. Wiemy przecież, że stworzona jest jeszcze trzecia komisja, nie trzecia, znaczy kolejna, która, należy powiedzieć, 4 miesiące przeszło, nawet nie razu się nie zebrała. Którą kieruje pan Motuzas. Także to teraz do jakiego jaki projekt ustawy jest omawiany w Komitecie Praw Człowieka? My omawiamy projekt ustawy, który był zarejestrowany w 2010 roku po wygaśnięciu starej ustawy i praktycznie treść tego projektu nowo zgłoszonego jest podobna albo prawie taka sama, tak jak było, powiedzmy, istniejąca ustawa. Ten projekt przeszedł przez pierwsze czytanie, czyli był Patejkimas. Przegłosowali między nimi za niego konserwatyści, bo wtedy na sali nie było partii opozycyjnych, a była partia rządząca, konserwatyści i liberalowie. Odpowiadali wtedy na wiele pytań, ale zostało to przyjęte po pierwszym czytaniu. Później umawiane było w komitetach i teraz to jest wrócone już na drugie czytanie, czyli na swarstwo. Kiedy będzie
ten czwartek? Miał być w tamty czwartek, więc pytanie jest bardzo, powiedzmy, konkretne, a odpowiedź konkretności zależy od wprowadzenia do porządku dziennego. Ma być we wtorek, ale miało być w czwartek, miało być miesiąc temu, miało być jeszcze kiedy. W czwartek miało być i nie było. Dlaczego? W ubiegły czwartek, przez tydzień. No dlatego, że powiedzmy, większość rządząca postanowiła, że nie warto wprowadzać tę ustawę na porządek dzienny, bo możliwe dla nich jest to niewygodnie i poparła propozycję konserwatystów, albo odwrotnie. Konserwatyści raczej poparli propozycję socjaldemokratów wybrać to z porządku dziennego. No ale pan mówił wcześniej, że konserwatyści głosowali za tą ustawę, jak było w pierwszym petykimas. W pierwszym czytaniu było, tak. W pierwszym czytaniu konserwatyści w 2010 roku, tak. A nie, dobrze, ale teraz już udało się przekonać swoich koalicyjnych kolegów z koalicji rządzącej, że we wtorek nie zostanie skreślona ten projekt, ta ustawa z porządku obrad. Przekonujemy. Jak wam i wczoraj była rozmowa, wczoraj bezpośrednio rozmawialiśmy z przewodniczącą Sejmu, panią Loretą Graużynienię na ten temat. Kogo udało się będzie, przekonać? Jeżeli będzie wniosek komitetu, a takowy wniosek już jest i to też wymagało pewnej pracy konkretnej. Tego najważniejszego komitetu praw człowieka, tak, bo tak, to zezwala wnieść, ten projekt pod obrady Sejmu. Oprócz tego w czasie zatwierdzania, to już ubiegły czwartek, zatwierdzania porządku dziennego na ten tydzień, na następny tydzień obrad, to wtorkowe, czwartkowe, prezes naszej frakcji, pani Ryta Tomaszunina, zaproponowała wnieść i ten projekt, tak. I było właśnie nieodmówione, czyli wtorek mamy kolejną próbę wniesienia projektu ustawy mniejszości narodowych do porządku dziennego. Dobrze, i to jeżeli nie zostanie skreślony, zostanie na porządku dziennym, to będzie się tylko dyskusja, to jeszcze nie będzie przyjęcie. Nie, to już będzie drugie stadium polega na tym, że są akceptowane czy nieakceptowane wszystkie poprawki, które są w projekcie, zatem jest głosowanie, jest jeszcze przed głosowaniem możliwość wzięcia udziału w dyskusji, czyli posłowie mogą. Ale to nie jest tak, że wezmę udział w dyskusji i zaproponuję znowuż jakieś poprawki do poprawek. Nie, w czasie dyskusji już nie mogą zaproponować. Propozycje mogą być do posiedzenia Sejmu, do rozpatrzenia, tak? Tak, do rozpatrzenia w czasie posiedzenia. Później zostaje trzecie stadium, to znaczy stadium przyjęcia już bezpośrednio. I między tym stadium też jeszcze mogą być propozycje. Także my proponowaliśmy, mieliśmy zresztą, nie jest sekretem, o tym mówiliśmy, mieliśmy uzgodnienie z partnerami, że ten projekt przejdzie stadium omówienia i zaproponowane będzie, takowe prawo statutowe ma przewodnicząca Sejmu, przyspieszonym trybie przejść od razu do przyjęcia. Takie było uzgodnienie wewnątrz koalicji już nie po raz pierwszy. A kiedy było to? Kiedy było to uzgodnienie? Ostatnie. To było uzgodnienie jeszcze jesienią, później było uzgodnienie przed Nowym Rokiem, że właśnie tak się to może już zachowa, zapomnieli, więc, bo to już dawno było. No, dobrze my jesteśmy tam, żeby nie zapominać. Wiele rzeczy wspominamy bardzo często, zawsze trwają wtorek, czwartek, poranne zebrania koalicyjnych liderów frakcji, gdzie uczestniczy. No, bo w momencie, kiedy w czwartek skreślali z porządku obrad, to wyraźnie zapomnieli. O porozumieniu. Nie zapomnieli, po prostu nie przytrzymywali się porozumienia i działali wbrew zatwierdzonej przez siebie, przez nas, przez Sejm programu rządu, gdzie jest jasno napisane, że powinna być takowa ustawa wznowiona, zresztą tam jest napisane jeszcze wiele, wiele innych punktów. Jest pan dobry myśli, we wtorek się uda? My jesteśmy zawsze dobry myśli ze względu na to, że my pracujemy i odczuwamy poparcie naszych. Jest skutek pozytywny. Myślę, żeby naszych działań nie było, by to skutka. Ustawa jest oczywiście aktem prawnym, do którego się idzie. Komu pan będzie dziś kibicował, Francji czy Niemcom?
Myślę, że to dwie europejskie drużyny. Tak się zdarzało, że kiedy grały drużyny nie z naszego kontynentu, to kibicowałem za Europę. No a tutaj to ja będę chyba kibicował za dobry mecz, tak jak był mecz z Belgią. Niektórzy kibicują za sędziów, żeby zdążyli biegać za piłkarzami, słyszałam taką opinię. A każdy wolny jest w swoich dążeniach, w swoich. Najważniejsze, żeby te dążenia, decyzje, tak. Te dążenia nie przeszkadzały innym. Za kogo trzymamy kciuki? Za obydwie drużyny, tak? Za dobry mecz. Za dobry mecz i ładną grę. I dziękuję bardzo za udział w audycji. Dziękuję uprzejmie. Dobrego dnia, dobrego tego weekendu. Dziękuję wzajemnie. Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu z AWPL-u, był dziś naszym gościem.